Witajcie, tak postanowiłem nagrać taki jeszcze krótki filmik dotyczący filmów, które zrobiłem dzisiaj. To filmy z testami głębokości wykrywaczy Deus Ex. Chciałbym wam parę słów powiedzieć na ten temat, tak, swoich pomysłów, hipotez i tak dalej. No, tylko zajmę sobie miejsce. Więc czemu wybrałem Oryxa? I czemu wybieram Oryxa? Oryxa miałem pierwsze pożyczonego od mojego kolegi Sławka, któremu bardzo dziękuję. Dzięki temu wyrobiłem sobie opinię. Miałem pożyczonego go z cewką i elipsą, i cewką dziewiątką. Już wtedy wiedziałem, że jest to bardzo dobry wykrywacz. I pasuje do moich terenów, do moich potrzeb. Czemu nie Deus? Deusów miałem 3 albo, nie wiem, 3 na pewno, może 4. No, 4. Chyba tak, 4. Trochę ten wykrywacz tam w sumie znam, prawda? Te starsze softy również, bo zaczynałem od softu 2.0. 3.1, 3.2. 4 chyba ominąłem, jakoś tak się to tak po prostu porobiło. No i teraz ten najnowszy, prawda? Jeśli chodzi o Oryxa, myślę, że Oryx jest stworzony do białych cewek i cewek X35. Tak na mój chłopski rozum, że tak powiem, Deus powstawał 12 lat temu. Jeśli chodzi o jego elektronikę, to ona się nie zmieniła. Zmieniło się tylko oprogramowanie. Deus został stworzony do określonych cewek. Jego hardware został po prostu stworzony do tych starych cewek 9 i 11, które były na samym początku. Pokazywały się nowe cewki i nowe oprogramowanie. Jednak hardware pozostał cały czas ten sam. Możliwości zmian oprogramowania i ulepszenia wykrywaczy jest w pewnym sensie ograniczona programowo. To jest takie naciąganie, można powiedzieć, kołderki. Dlatego gdybym wziął teraz Deusa w opcji 2.0 z softem, to wyniki na polu testowym byłyby całkiem podobne, myślę, w porównaniu do tej najnowszej wersji. Więc zmieniło się wiele rzeczy, które nam ułatwiają życie, które są przyjemniejsze, tak jak audio, ale czy zmieniły się duże możliwości wykrywacza? No, jestem dosyć sceptycznie do tego nastawiony. To tak jeśli chodzi o Deusa. Oryx powstał znacznie później i on został stworzony pierwszy jako wykrywacz chyba dla złota, dla jakichś tam terenów afrykańskich, że tak powiem, i powstał z cewkami białymi. On się po prostu urodził z białą cewką i myślę, że całość hardware'u i software'u Oryxa jest dopasowana do białych cewek i cewek X35, tych nowych cewek. To jest moja hipoteza oczywiście, ja tego nigdzie nie przeczytałem, tak sobie po prostu wymyśliłem, bo to tak wygląda po prostu, nie? Jakbym nie kombinował z Deusem, ktoś mi powie, o, masz tylko panel, więc jesteś borokiem, prawda, i tam nic nie możesz pokazać i tak dalej. Generalnie nie mogę wam tego pokazać notcha i edycji audio, która tutaj nie ma żadnego znaczenia, żadnego. Szczególnie przy pitchu i przy ustawieniu dyskryminacji ma 4,5. No nie ma, ja tutaj nie widzę nic, co mógłbym zmienić ewentualnie. Ludzie używają fabrycznych ustawień gruntu, ja stroję wykrywacz do gruntu nawet na panelu, nie? Więc myślę, że możliwości głębokościowe pokazałem Deusa. Program Deep Speechem, ten program Garego na reaktywności 3 jest bardzo dobrym programem, szczególnie na takie tereny jak tutaj. Ta reaktywność bardzo dobrze pasuje do mojego terenu. Głębokość, jaką daje Deep, jest troszeczkę jakby stępiona tą wysoką reaktywnością i to tak wszystko tutaj gra i realnie pasuje. Dyskryminacja jest fajna, to 4,5 to jest taka spoko granica. Mogło być trochę niżej, ale to 4,5 jest ok, nie? No i pitch, który jest fajny i fajnie wchodzi w ucho i działa dobrze, nie? Coś więcej chcieć, jeśli chodzi o głębokość. Co więcej można wyczaić? Powiecie mi reaktywność, nie? Okej, tylko ta reaktywność w moich terenach, gdybyście dali na przykład 1, to albo 2, no to nie działa. Po prostu wykrywacz nie nadaje się do użytku. No, więc to jest kwestia głębokości. Deusa widzieliście. Widzieliście również Oryxa, który
które się wybija, można powiedzieć. Jest ten potencjał głębokościowy, choć niewiele, ale jest większy od Deusa. I to jest na cewce białej i na cewce X35. Dodatkowo powiem tak wam, że miałem tutaj pożyczonego od znajomego wykrywacza, on go do tej pory ten wykrywacz używa, Deusa z cewką 11-calową i z panelem, nie? Więc to już wtedy widać było tą różnicę w porównaniu z innymi wykrywaczami, że jednak ten wykrywacz nie jest wykrywaczem, można powiedzieć, najlepszym. Jest ok, ale to nie jest to, prawda? Ten Oryx w moich terenach, w moim ręku jednak tego Deusa tutaj łamie. Tak można powiedzieć. Więc wszystkie takie powiedzenia, że Oryx jest jakimś tam wykastrowanym Deusem, są totalną bzdurą. Po prostu w wielu sytuacjach Oryx może być znacznie lepszym wykrywaczem, skuteczniejszym. Do tego dochodzi również łatwość w dochodzeniu do ustawień dobrych. Tu nie macie wiele do działania. Macie teren zaśmiecony, włączacie fasta. Macie program, macie łąkę z małym zaśmieceniem, używacie dipa. Tylko wystarczy reaktywność ustawić i to wszystko. Proste pompowanie, świetnie graficznie jest w tym Oryxie, mi się podoba to rozwiązane. Jeśli patrzycie na ten wyświetlacz, to jest po prostu fajne, nie? I to jest także troszeczkę bardziej jakby nowoczesne, jeśli chodzi o Deus. Więc podsumowując, moim wyborem jest Oryx. Rozumiem, że ludzie wybierają Deusa. Nie mam do tego nic. Mam znajomego, którego naciągnąłem na kupno Oryxa, więc on, czekam na jego zdanie, jakie sobie wyrobi na temat tego Oryxa i co on powie, ale już po testach widzę, że jednak jest dobrze, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ja wybieram Oryxa, ktoś może wybierać Deusa. W moich terenach Oryx w moim ręku działa lepiej i dlatego jest moim wykrywaczem. Myślę, że pozostanie u mnie na długo, bo nie widzę do niego żadnej konkurencji. Jeśli chodzi ogólnie o wykrywacze, ja cały czas coś nam przyglądam, bo wiecie, no, że ja po prostu nie usiedzę w miejscu, chciałbym sobie coś nowego kupić, nie? Może nie nowego, ale starszego, bo ja lubię stare wykrywacze, dodatkowo są znacznie tańsze, to jest też bardzo ważne. Tak za takimi nowościami to ja raczej nie przepadam. Więc chciałbym sobie kupić jakiś wykrywacz. Ale ja nie wiem, co może być lepsze od tego Oryxa. Po prostu ja nie wiem. Dla mnie, dla moich potrzeb, ja nie wiem, co bym potrzebował. Mam tam parę typów, ale to są typy takie bardziej, że tak powiem, dla zabawy, nie? niż do wydajności, bo ta wydajność tych wykrywacza jest sprawą najważniejszą. Mam też swoje gusta. Moim gustem przede jest takim, że nigdy nie miałem Rutusa, nie? I miałem jakieś tam ciągotki, żeby tego Atrexa kupić, ale go nie kupię, nie? Po prostu nie ma chemii. Brak chemii z tym wykrywaczem. Nie kupię też Equinoxa, nie? Wiem, że to jest bardzo dobry wykrywacz i w moich terenach ten wykrywacz jest naprawdę dobry, nie? Całkiem możliwe, że jest to chyba... Nie powiem tego, ale jest to bardzo dobry wybór. Equinox, ja wiem to, ale ja po prostu jakoś po prostu nie mogę. No, więc nie mogę tych wykrywaczy kupić, bo po prostu nie czuję chemii i ja z tymi wykrywaczami, jeśli byście popatrzyli na te moje filmy, co ja robię? Ja jestem użytkownikiem przede wszystkim. Nie jestem testerem, ja nie robię testów tych wykrywaczy. Te testy zawsze służą temu, by ten wykrywacz poznać. A nie temu, by nie są to testy dla testów. Albo żeby pokazać możliwości tego wykrywacza i nie wiem, ewentualnie jakieś tabelki zrobić i tak dalej. To nie moja bajka, nie? Ja wszystko robię i robiłem od samego początku, od 12 lat, jak ten kanał założyłem i robiłem jakieś tam testy tych wykrywaczy. To wszystko było robione dla mnie. I tak samo te wykrywacze kupuję dla siebie. Ja nie kupuję ich dla was. Ja wiem, że youtuberzy, jeśli chodzi o wykrywacze, którzy robią filmy z wykrywaczami, mają wiele wykrywaczy. Oni inwestują po prostu w swoje kanały, by uzyskać większą, szerszą grono odbiorców. Nic nie ma nic z tym złego, nie? Ja tego nie zamierzam robić i tego nie będę robił. Ja kupię tylko ten wykrywacz, który będzie mi pasował. Kurczę, gardło mi wysiada, nie? Od tego gadania. No.
Więc Oryx zostaje, nie? Trudno mi wybrać coś lepszego. Mam chemię, jeśli chodzi o Akę Signum. Tu się przyznam, że mam jednak tego. Miałem pożyczonego Akę i tęsknię za nią. Myślę, że to jest fajny wykrywacz do rozpracowania, bo wam nie dokończyłem swojej myśli, że ja te wykrywacze tak troszeczkę staram się rozpracować pod swoje potrzeby i staram się każdą tą cechę zbadać i później to zlepić do kupy, żeby i wam jeszcze to pokazać, nie? Więc myślę, że AK byłby wdzięcznym wyborem. Myślę, że dobrym wyborem dla mnie byłby również E-Track. Nie miałem nigdy E-Tracka. Miałem przynajmniej trzy Explorery dwójki, jednego XS-a i jednego SE, ale nie miałem E-Tracka. Miałem możliwość chwilę tam przejścia na longu w E-Tracku na polu testowym znajomego i powiem tak, że ten E-Track to no skradł moje serce tym audio, bo rzeczywiście wypracował we mnie potrzebę zakupu. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Że po prostu przeszłem, no fajnie, fajnie to brzmi, nie? Trudno mi powiedzieć, czy jest to lepszy wykrywacz od Explorera. Trzeba by pochodzić po tych samych miejscówkach i sobie wyrobić zdanie, nie? I wtedy to będzie, że tak powiem, jasne. Na polu testowym ten wykrywacz był trochę lepszy niż mój Explorer, bo ja też tam robiłem testy Explorera i wiem, jak mniej więcej dochodziło. Na niektórych celach był tam lepszy. E-Track oczywiście, nie? Jednak to nie wiem, jak będzie to w terenie, jak będzie to wyglądało. Również nie wiem, jak E-Track wygląda na przykład na TTF-ie, czy w normalu, prawda? Te wszystkie tam rzeczy trzeba by opadać sobie. Czy ten long tylko jest tam dobry? Może być tak wyłącznie, że long, no ale ten long może wszędzie nie działać, prawda? Albo może działać lepiej, albo gorzej. Trzeba by użyć czegoś innego i tak dalej, więc no ten E-Track, no to E-Track, Signum, to są takie wykrywacze, które mnie interesują trochę, które bym kupił i myślę, że byłaby tam jakaś chemia, nie? No to tyle, co mam do powiedzenia. No takie podsumowanie tych testów Oryxa i Deusa, widzieliście, jak to wygląda. No, więc moim wyborem jest Oryx. Nie jestem naganiaczem, nie mam żadnych kontaktów z firmą XP, Boże Święty, czy jakimkolwiek dystrybutorem. O, interesuje mnie też Deus 2, nie? Bo widzę, tam ludzie robią te testy, ale generalnie od razu bym to zrobił, to bym pieprzył ten multifrequency, bo to multisrulti, jak ja to mówię, to się do niczego nie nadaje. Oczywiście jedna częstotliwość, dostrzenie do gruntu, korekta gruntu i heja, srucha rad, nie? Tak bym poszedł, no to od pierwszego momentu, jak wyszłem. Ja tego nie rozumiem, bo ten multi tam nie działa, ten wykrywacz jest za spokojny, ja to widzę po prostu, nie? On wymaga większego rozkręcenia, żeby to troszeczkę to tam trzeszczało, że tak powiem, nie? Więc to jest kierunek, w którym ja bym poszedł z D2, nie? A unikał tej wieloczęstotliwości, bo ono też jest nieszczęśliwe dosyć, nie? Powiem wam na temat też Deusa, tak. No patrzę się na tą multifrequency tam, nie? No patrzę, że tam nie ma możliwości korekty do gruntu, nie? No i takie myśli mnie naszły, nie? Jak to, kurde, nie ma, nie? No i później przypomniałem sobie te wykrywacze, które miałem wszędzie, te wieloczęstotliwościowe, jakieś tam Explorery, Sovereigny i tak dalej. Kurde, mówię, w każdym wypadku, jeśli chodzi o wykrywacz wieloczęstotliwościowy, to ten grunt jest traktowany po macoszemu, nie? Jakoś tak jest dziwnie traktowany, to jakby go nie było. Wszystko tam działa niby w automacie, albo nie działa. Więc jest to zastanawiające, no ale w Deusie dwójce macie możliwość tylko ustawienia na pompkę i chyba zero korekty, nie? No dobra, no ale w takim razie, jeśli wykrywacz działa, no powiedzmy, na trzech jednocześnie częstotliwościach, to taka każda częstotliwość powinna być do każdej częstotliwości powinny być osobno dostrojone do gruntu. Bo jeśli nie jest dostrojony, a jest wybierana tylko jedna, to wiadomo, że te dwie pozostałe częstotliwości będą działały na złym dostrojeniu do gruntu, co ma kolosalne znaczenie. W Deusie na przykład to jest różnica tam, powiedzmy, 4
czterech jednostek, co jest kosmosem, nie? Jeśli chodzi o możliwości wykrywacza, nie? Więc jak to wygląda w wykrywaczach multifrekwencji? Próbowałem zadać pytanie Arturowi, ale Artur powiedział, że go nie zna i nawet nie wie, czy konstruktor wykrywaczy by mu o tym powiedział, jak to faktycznie działa. Ale podejrzenia są, że jednak wyciąga średnio. A jeśli wykrywacz, chodzi tu o przykład Atrexa, nie? Ale ogólnie o tych wykrywaczach, to myślę, że wykrywacze strojone są na jednej częstotliwości albo nie wiem, jakąś średnią tam wybierają, co nie jest dobrym pomysłem według mnie, bo nie polepsza możliwości wykrywacza. Gdyby w multifrekwencji każda częstotliwość strojna byłaby osobno, no to by było chyba może coś lepszego. Chociaż cholera wie, bo to są tylko takie moje, że tak powiem, opowieści z mchu i paproci. No. Nakręciłem wam dzisiaj 4 filmy bodajże, plus ten 5, więc będzie co oglądać. No, do usłyszenia w takim razie. Trzymajcie się.